Cześć, jestem Julia i pokażę Ci, jak zrobić taką poszewkę na poduszkę z babcinego kwadratu. Ja akurat moją poduszkę robię z włóczki Drops Muscat i używam szydełka numer 4, ale można użyć dowolnej włóczki i dowolnego pasującego rozmiarem do włóczki szydełka. Poduszkę zaczynamy robić od pętelki początkowej. Jest to taki znikający supełek, który jak się pociągnie, to właśnie znika. Jak robię w ten sposób, że robię sobie pętelkę, przekładam krótki ogonek od spodu, chwytam tę pętelkę i zaciskam. Następnie reguluję sobie wielkość tej pętelki krótszą nitką. Zaciskam na szydełku. W prawej ręce układam sobie włóczkę tak, jak lubię ją trzymać, żeby mieć odpowiednie naprężenie nici. Przytrzymuję sobie w tym miejscu i wykonuję 4 oczka łańcuszka. Podpieram nitkę i robię oczko łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Następnie łączę w okrążenie oczkiem ścisłym. Wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka. Podpieram nitkę od kłębka i przewlekam od razu przez dwie pętelki. Pociągam za krótki ogonek, żeby wszystko sobie zacisnąć i mam pętelkę, w której będę pracowała. Teraz będziemy robić taki standardowy babciny kwadrat. Zaczynam od dwóch oczek łańcuszka, tak jakby to był pierwszy słupek. Następnie wykonuję słupek, podbieram nitkę, wbijam się w sam środek tego okrążenia, podbieram nitkę znowu, mam trzy pętelki na szydełku, podbieram nitkę, przewlekam przez dwie pętelki, podbieram nitkę, przewlekam przez dwie pętelki. I tak się robi słupek. Potrzebuję zrobić jeszcze jeden słupek. Więc ponownie podbieram nitkę, wbijam się tutaj w środek, podbieram nitkę, trzy pętelki na szydełku. Biorę nitkę i przewlekam przez dwie pętelki. Biorę nitkę i przewlekam przez dwie pętelki. I teraz mam taki układ jakby trzech słupków. To będzie nasza pierwsza ścianka. Na narożniku wykonuję trzy oczko łańcuszka. 1, 2, 3. I znów wykonuję ściankę z trzech słupków. Mam już drugą ściankę, czyli robię drugi narożnik z trzech oczek łańcuszka. Trzecia ścianka, dokładnie tak samo, trzy słupki. I znów trzy oczka łańcuszka. I ostatnia ścianka, znów trzy słupki. Kiedy robię ostatni narożnik, robię tylko jedno oczko łańcuszka, a następnie wykonuję słupek z tym, że wbijam się tutaj w oczko łańcuszka, w drugie oczko łańcuszka rozpoczynającego okrążenie, czyli podbieram nitkę i wbijam się w to miejsce pod dwie nitki, podbieram nitkę i wykonuję normalny słupek w ten sposób. I tak wygląda mój ostatni narożnik. W tym miejscu odwracam robótkę na drugą stronę, robię dwa oczka łańcuszka i dwa słupki w tę dziurę na narożniku. Teraz robię jedno oczko łańcuszka i zrobię znowu trzy słupki, tym razem w następny narożnik. Robię trzy oczka łańcuszka i znów trzy słupki w ten sam narożnik, tutaj. I tak wygląda narożnik w drugim okrążeniu. Teraz robię oczko łańcuszka ponad motywem z poprzedniego rzędu i znów trzy słupki w narożniku. Trzy oczko łańcuszka i trzy słupki w narożniku. Oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego okrążenia i kolejny narożnik, tak samo trzy słupki. Trzy oczko łańcuszka i trzy słupki.
oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego rzędu i dochodzę do ostatniego narożnika, w którym robię trzy słupki. Następnie tylko jedno oczko łańcuszka i słupek wbijając się w łańcuszek, którym rozpoczynałam okrążenie. To jest koniec drugiego okrążenia, więc odwracam robótkę na drugą stronę. Wykonuję dwa oczka łańcuszka, dwa słupki w narożniku. Oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego rzędu. Następnie w duży otworek znowu robię trzy słupki. Oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego rzędu i narożnik wykonuję tak jak w poprzednim rzędzie, czyli trzy słupki, trzy oczko łańcuszka i trzy słupki w narożniku. Następnie oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego rzędu, w dużej dziurze trzy słupki. Oczko łańcuszka nad motywem z poprzedniego rzędu i narożnik, czyli trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. I powtarzam te wszystkie kroki, aż zakończę okrążenie. Jestem na końcówce okrążenia, w tym narożniku wykonuję trzy słupki na zakończenie. Następnie oczko łańcuszka i słupek, tu wbijając się w drugie oczko łańcuszka rozpoczynającego okrążenie. I tak zakończyłam okrążenie numer 3. Dzięki powtarzaniu tych wszystkich kroków ten kwadrat będzie nam się rozrastał. Ciągle jest ta sama zasada. W każdym narożniku 3 słupki, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. Nad motywem z poprzedniego rzędu wykonujemy jedno oczko łańcuszka i w każdej dziurce na ściance po 3 słupki. Zanim będziemy kończyć naszą poduszkę, polecam schować najpierw wszystkie nitki. Jak duży powinien być kwadrat? Powinien być tak duży, że jak położę na nim moją poduszkę i zaciągnę narożniki do środka, to wszystkie narożniki powinny się spotkać na środku poduszki z tyłu. W ten sposób, tymi dziurkami tutaj się nie przejmujemy. Ważne, żeby tutaj był ładny narożnik zakryty. Co teraz potrzebujemy zrobić, to wyznaczyć sobie środek każdej ścianki, w którym miejscu jest właśnie narożnik naszej poduszki, czyli środek ścianki naszego kwadratu. Ja sobie te narożniki zaznaczałam takimi złotymi znacznikami. Wiem, że tutaj powinien być mój narożnik. Teraz będę chciała sobie znaleźć połowę tej odległości i tutaj też sobie zaznaczyć znacznikiem. Natomiast chciałabym, żeby to było w innym kolorze, żeby się nie myliło, dlatego u mnie będą czerwone. Policzę sobie na przykład do 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To będzie to miejsce, w którym spinam znacznik. I tak samo z tej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I to będzie tutaj. I zapinam te znaczniki na każdej ściance mojego kwadratu, czyli narożnik i tutaj sobie policzyłam do 8, ale to wszystko zależy od wielkości poduszki, miejsca, które jest mniej więcej w połowie tej odległości. Tak samo zaraz zrobię tutaj i na każdej ściance. Gdy już mam wszystko zaznaczone, mogę wyjąć moją poduszkę. Kiedy skończyłam już robić kwadrat, to nie odcinałam nitki, tylko zabezpieczyłam to oczko znacznikiem. Dlatego teraz mogę spokojnie dziergać dalej nadal nitką z kłębka. I zamykanie, zszywanie poduszki zaczynam od zrobienia jednego oczka łańcuszka. Następnie dwa półsłupki nawijane tutaj w dziurę. Półsłupek nawijany wykonujemy w ten sposób, że podbieramy nitkę tak jak do słupka. Wbijamy się w dziurkę, podbieramy nitkę. Mamy trzy nitki na szydełku i podbieramy nitkę i od razu przesuwamy ją przez wszystkie trzy pętelki. To jest jeden półsłupek nawijany, wykonuję jeszcze jeden przez wszystkie trzy pętelki. Następnie półsłupek nawijany w każde oczko, które widzę.
I będę robiła te półsłupki nawijane aż do momentu, aż spotkam mój znacznik. Spotkałam pierwszy czerwony znacznik. Tak samo w te oczko, które mam tutaj zaznaczone, robię jeden półsłupek nawijany, jakby ignorując ten znacznik. Natomiast teraz go wypnę i przepnę go dokładnie w to oczko, które właśnie zrobiłam. I on na razie zostaje w tym miejscu. Ja wykonuję półsłupki nawijane dalej, aż dojdę do tego złotego znacznika, który wyznacza mi narożnik. Jestem w miejscu, gdzie mam złoty znacznik informujący mnie o tym, że tu powinnam zrobić narożnik. Zatrzymałam się jedno oczko przed, czyli mam jakby trzy oczka teraz obok siebie. To oczko tutaj jest narożnik, to zostawiłam sobie na razie nieprzerobione i tak samo to, ponieważ te trzy będę chciała zrobić razem, tworząc narożnik. Robię to w ten sposób, że podbieram nitkę, wbijam się w pierwsze oczko, podbieram nitkę, nic dalej z tym nie robię, tylko podbieram nitkę znowu, wbijam się w środkowe oczko, podbieram nitkę i tak samo robię z kolejnym oczkiem, czyli znowu podbieram nitkę, wbijam się w następne oczko, podbieram nitkę i teraz podbiorę nitkę i wlekę ją przez wszystkie te oczka, tworząc takie oczko złączone i to będzie mój narożnik. I teraz zaczynam zszywać moją poduszkę, to znaczy wykonuję pierwszy półsłupek nawijany w kolejne dostępne oczko i składam sobie poduszkę, czyli to z tym na pół. Składam sobie tę ściankę razem. Pod spodem mam tą pierwszą część, którą przerobiłam półsłupkami nawijanymi, a na wierzch kładę tą, którą jeszcze nie przerobiłam. To jest jedna i ta sama ścianka kwadratu. I teraz będę łączyć ten fragment od znacznika do znacznika. Robię to w ten sposób, że ściągam pętelkę teraz, tą, którą przed chwilą przerobiłam. Chwytam ją sobie tu lewą ręką w palce, szydełko wyjmuję. Znajduję drugie oczko jakby, bo to jest to środkowe, czyli to poprzedzające. Chwytam w ten sposób, szydełko wkładam pod dwie nitki, podbieram pętelkę, którą mam luźną i przekładam przez te oczka. Pokazuję jeszcze raz. Robię półsłupek nawijany w kolejne oczko, tak jak powinnam zrobić. I jak już go zrobię, to chwytam tę pętelkę w palce, wyciągam szydełko, znajduję pierwszą wolną pętelkę z drugiej strony, wbijam się pod dwie nitki, podbieram pętelkę, przewlekam przez tę dziurkę w ten sposób. I następny półsłupek nawijany wychodzi mi w dziurkę, robię go, chwytam pętelkę, znajduję następne oczko, chwytam tę pętelkę i przewlekam. Znowu robię półsłupek nawijany, lewą ręką przytrzymuję pętelkę, znajduję następną wolną dziurkę i przekładam. I w ten sposób od razu zszywam sobie poduszkę, robiąc półsłupki nawijane, aż do momentu, w którym znacznik spotka się ze znacznikiem. Tutaj już mam zszyte, tu jest mój narożnik, tu wszystko mam połączone, doszłam do miejsca, w którym czerwone znaczniki się spotykają. Mogę je już wyjąć. Wiem, że to jest ostatnie oczko, które chciałabym połączyć. Więc wykonuję ostatni półsłupek nawijany, chwytam pętelkę, chwytam z drugiej strony, przekładam. I teraz od tego momentu już tutaj dziergam normalnie. W każde oczko, które widzę, po prostu robię normalnie półsłupek nawijany. I dalej już nie łączę. Doszłam do narożnika mojego kwadratu. W tym narożniku wykonuję dwa półsłupki nawijane, trzy oczka łańcuszka i dwa półsłupki nawijane. I mam kolejną ściankę mojego kwadratu, którą wykonuję dokładnie w ten sam sposób, jak robiłam pierwszą. Czyli tutaj robię półsłupki w każde widoczne oczko, aż do znacznika. Znacznik przepinam sobie wyżej. Następnie dalej robię półsłupki, aż dojdę do narożnika.
Tutaj robię trzy oczka łączone razem, żeby uformować narożnik. Zwijam sobie dzianinę na pół i robię półsłupki nawijane od tego momentu, łącząc od razu zszywając tak jak wcześniej, cały ten narożnik aż do miejsca znaczników. Następnie już robię same półsłupki, aż dojdę do narożnika, czyli powtarzam wszystkie te kroki, które właśnie wykonaliśmy, tak na każdej ściance, aż objadę całą poduszkę dookoła. Po połączeniu ostatniej ścianki, po dojechaniu do końca półsłupkami nawijanymi, otrzymuję właśnie w ten sposób poduszkę ułożoną. Tutaj normalnie zakończam robótkę, wykonując oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka, odcinam nitkę, którą zaraz schowam i przeciągam nitkę. Teraz będę musiała jeszcze zrobić sznurek. Robienie sznurka zaczynamy od tego, że dość sporo nitki sobie rozwijam. Kiedy już trochę jej rozwinę, to dopiero w tym miejscu robię pętelkę początkową. W ten sposób od pętelki początkowej idą mi dwie długie nitki. I sznurek wykonuję w ten sposób, że jedną nitkę trzymam tak jak normalnie trzymam ją do dziergania, a druga jest sobie luźna. Tą luźną nitkę zawijam wokół szydełka, a szydełkiem podbieram nitkę, którą trzymam na palcu, przewlekając przez obie pętelki. Następnie luźną nitkę oplatam wokół szydełka, a nitkę, którą trzymam na palcu, podbieram szydełkiem i przeplatam przez dwie pętelki. Znów luźną nitkę oplatam wokół szydełka, szydełkiem podbieram nitkę z palca i przewlekam przez dwie pętelki. I w ten sposób dziergam sznurek, który jest o wiele ładniejszy niż klasyczny łańcuszek. Jest grubszy i wygląda tak, po prostu jakby były splecione z sobą cztery warkocze. I w ten sposób wykonuję sobie właśnie taki sznureczek, aż będzie miał on długość mniej więcej 30-40 cm. Gdy sznurek jest już odpowiednio długi, odcinam pętelkę. Robię ostatnie oczko łańcuszka z dwoma tymi pętelkami, przeciągam, zaciskam i mogę je zostawić lub mogę je schować w środku. Ja chyba je zostawię. Tak wygląda poszewka w chwili obecnej. Teraz spróbuję przecisnąć poduszkę przez otwór. Biorę mój sznurek i przeciskam go przez te dziurki, które przygotowałam na narożnikach. I związuję w kokardkę. Tak wygląda tył poduszki, a tak wygląda przód.